Przejęta wyjazdem córki Lucyna postanawia pomóc jej przygotować się do przeprowadzki. O, cześć, kochanie. Kupiłam ci prezent. Obejrzysz? Może później, dobrze? Jestem zajęta. Przewodnik po Hamburgu. Szczegółowe mapy dzielnic, zaznaczone zabytki. Wiem, że wszystko jest teraz w internecie, ale taki przewodnik to jednak konkret. Dzięki, mamo. Nie obejrzysz go nawet? Może trochę później, dobrze? Ważniejsze są te bazgroły. Mamo, to się nazywa abstrakcja. A nie myślałaś, żeby podszlifować jeszcze niemiecki? Wynajęłabym ci nauczyciela na kilka godzin w tygodniu. Nie ma takiej potrzeby. No wiem, że masz certyfikat, ale w szkole miałaś angielski, włoski, niemieckiego nie używałaś, więc może warto sobie trochę przypomnieć. Mamo, ja sobie nic nie muszę przypominać, bo ja nigdzie nie jadę. Nie rozumiem. Kocham malować, to jest dla mnie ważniejsze niż jakaś ekonomia. Co takiego? Złożyłam papiery na tą uczelnię dla świętego spokoju. Ja naprawdę nie sądziłam, że się tam dostanę. Ale się udało. Nie każdy ma tyle szczęścia. Ale mnie ekonomia naprawdę nie interesuje. Zwłaszcza teraz, kiedy sprzedałam swój pierwszy obraz. Ty wiesz, jaka to jest radość dla artysty? Ty sobie chyba ze mnie żartujesz. Chcesz żyć ze sprzedaży tych bohomazów, zamiast mieć porządne wykształcenie i zawód? Tak. I wolałabym, żebyś nie nazywała moich prac bohomazami, ale na jedno wychodzi. Ja chcę być artystką, a nie księgową tak jak ty. I te studia nie są mi do niczego potrzebne. Nie wierzę. Jakie malowanie? Jaka artystka? Ma szansę na wspaniałe studia i chce z nich zrezygnować? Nie mogę jej na to pozwolić. Nie może zmarnować takiej szansy. Długo nad tym myślałam i doszłam do wniosku, że ja nie mogę realizować cudzych marzeń. Ekonomia w Hamburgu jest super. Tyle, że nie dla mnie.